W dzisiejszym odcinku dowiemy się, czemu Astana, stolica Kazachstanu, nazywana jest Sataną. Geje, którzy zawierzają się opiece demona w katolickiej świątyni, a którego nazywają Bogiem. Dowiemy się, kto wygrał. Mecz piłkarski, który odbył się w świątyni, czy modlitwa katolików w kościele. Powiemy o pięknym, bardzo sympatycznym, miłym geście ze strony portalu Do Rzeczy, czyli artykule o nas. Oraz przybliżymy Wam postać największego mistyka, który robi szum po śmierci większy niż za życia, tak jak zapowiadał. Witajcie w programie Dzieje się na kanale Trudno być katolikiem. Nazywam się Ania Świeżyńska i oczywiście tradycyjnie proszę Was o subskrypcję, o polubienia, o komentarze pod tym odcinkiem, żebyście komentując napędzali te algorytmy YouTube'a i pomagali nam się rozwijać i zdobywać coraz większe rzesze widzów, tak żeby docierać do tych, którzy jeszcze nas nie znają. Proszę Was o ustawienie dzwoneczków dla stałych powiadomień naszych programów, a także proszę Was o to, żebyście wspierali nas na Patronite, dlatego że nie znamy ani dnia, ani godziny, kiedy zostaniemy zbanowani, albo scenzurowani, albo usunięci z YouTube'a, albo zabierze się nam monetyzacja. I w tym momencie całe finansowanie będziemy opierać tylko i wyłącznie o wsparcie widzów. Jeżeli ktokolwiek z Was chciałby obejrzeć film przedpremierowo, to zachęcamy do tego, byście albo nas wsparli w sposób regularny, taki wytrwały na Patronite, albo na YouTubie, jako wspierający YouTuba. Jest taka opcja Wesprzyj, jest przycisk Wesprzyj, możecie sobie wybrać opcję i wtedy tym osobom, które nas regularnie wspierają, pomagają nam, czy to na YouTubie, czy na Patronite, pokażemy film Ukryty Skarb Kościoła jeszcze przed premierą. Będziecie pierwszymi osobami, które zobaczą ten pierwszy w Polsce pełnometrażowy dokument o mszy trydenckiej. Słuchajcie, zabawa się chyba powoli kończy, jeśli chodzi o Rzym i o papieża. Papież zaczął, jak wiecie, dawno już promować politykę nachodźczą, imigracyjną. Lutra promuje ekologię, czyli tą konwersję na ekologizm, bo wprowadził nowy grzech przeciwko ziemi. Tak naprawdę jest to nawrócenie ku demonom, ku paczmamie, tak? Bo to było czczenie demona i intronizacja tegoż bożka ohydnego cielca. Bo skąd wiemy, czy na przykład ta cała pandemia, czy uruchomienie tych wszystkich mocy ciemności i tego zła na globie, tego reżimu, tej tyranii szatańskiej, która właśnie się objawiła 2 lata temu w marcu 2020 roku, trwa, nie wynika właśnie z tego aktu apostazji, tej intronizacji demona właśnie w Bazylice Świętego Piotra. Tego nie wiemy, czy od tego się właśnie aktu apostazji, złamania pierwszego przekazania przez Bergoglio się nie zaczęło. Nie zaczął się ten dramat ludzi. Franciszek po tej skandalicznej intronizacji demona w Bazylice Świętego Piotra, Paczomamy, która zresztą była wyrzucona przez Aleksandra Czułgela, oraz modlitwie ku demonom też, z szamanem w Kanadzie, odbył podróż na synkretyczny kongres z przywódcami jakichś tam religii fałszywych typu buddyzm, hinduizm, animizm. I to się odbyło w Kazachstanie, w Astanie. Takie zrównywanie wszystkich religii ze sobą, w tym katolickiej, ma miejsce już od czasu asyżu Jana Pawła II, który dokonał tego pierwszy, jako pierwszy, takiego właśnie zrównania, co prowadzi do indyferentyzmu religijnego. Kto zaprze się mnie przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem Niebieskim, mówi Chrystus. Z drugiej strony święci, jak święty Ignacy Męczennik na przykład, ostrzega, cytuję, że jeśli ktoś przez złą naukę niszczy Kościół Boży, za który Jezus Chrystus został ukrzyżowany, taki, jako zbezczeszczony, pójdzie w ogień nieogoszony, podobnie jak ten, kto go słucha. Koniec cytatu. Także sytuacja jest naprawdę bardzo poważna, bo ta Astana jest jakimś bardzo dziwnym miastem zbudowanym w sposób sztuczny w samym środku nicości, pośród tak naprawdę stepów kazachskich. Tam jest bardzo zimno, jest to jedno z najbardziej zimnych miejsc na miast na świecie. Są tam same budynki, które symbolizują wszystkie najważniejsze jakieś ideały masońskie. Każdy budynek wygląda podejrzanie. Na przykład hala, gdzie ten kongres, na którym był właśnie papież, na samym dole jest jakaś sala koncertowa bez dostępu do światła dziennego. Powyżej są bardzo dziwne sale, pomieszczenia, gdzie są spotkania tajne, narady jakichś przywódców państw i tak dalej, ale tam już dostęp do światła jest dla oświeconych iluminarzy, prawda?
Bardzo wygląda też dziwnie, podejrzanie, sam budynek prezydenta, w którym on urzęduje na co dzień. Całe te otoczenie też tego budynku, jakby perspektywa, z której są pokazywane zdjęcia, przypomina wnętrze świątyni masońskiej, także można by było o tym bardzo sporo mówić. Astana jest bardzo dziwnym miejscem. Nauka wreszcie położyła na łopatki orędowników śmierci, słuchajcie. Całej cywilizacji śmierci, która walczy o to, żeby uznać życie ludzkie dopiero od jakiegoś tam momentu, a nie od początku istnienia. Środowiska proaborcyjne negują od zawsze, jak wiemy, człowieczeństwo. I to na etapie prenatalnym, praktycznie od samego początku, negują, że człowiek jest człowiekiem. I w końcu przeprowadzono ogólnoświatowe badanie z ponad 5 tysiącami, prawie 6 tysiącami lekarzy. I to badanie dotyczyło właśnie wątpliwości odnośnie początku życia człowieka. Kiedy ono się tak naprawdę zaczyna? Po 3 tygodniach, tygodniu, w 1 dniu? I przesłano do losowo wybranych biologów z różnych ośrodków akademickich w 86 krajach na świecie takie pytanie, z czego 89%, czyli prawie 90% właśnie deklarowanych, pytanych, deklarowało się jako liberałowie. 85% wskazało, że jest za prawem wyboru tak zwanym, czyli że jest tak naprawdę proaborcyjnie nastawionych, że ma taką postawę bardziej proaborcyjną albo całkowicie radykalnie proaborcyjną. I mimo to, słuchajcie, mimo takich przekonań światopoglądowych, poglądów, mimo takich przekonań, aż 96% pytanych naukowców wskazało, że życie człowieka, uwaga, zaczyna się w momencie poczęcia. Dokładnie w tym momencie powstaje człowiek, powstaje dusza, tchnie Bóg swoją siłą, potęgą swojej wszechmocy, właśnie dusza w człowieku i wtedy rozpoczyna się ludzkie życie. Ojciec Pio, czyli Francesco Forgione, urodzony w maju 1887 roku w Pietrelcinie na południu Włoch, w wieku 16 lat przywdział habit kapucynów. No i przyjął imię zakonne ojciec Pio. Rok później odbyły się jego śluby zakonne. Święcenia kapłańskie już ojciec Pio przyjął w 1910 roku. 23 września obchodziliśmy jego święto, ponieważ 23 września ojciec Pio zmarł w 1968 roku. Od 1916 roku przebywał w San Giovanni Rotondo aż do śmierci. 2 lata później otrzymał, w 1918 otrzymał stygmaty. Modlił się wówczas przed wizerunkiem Chrystusa na krzyżu. Ojciec Pio miał te otwarte rany, te stygmaty praktycznie całe życie, na kilka dni przed śmiercią one zniknęły. I cały czas jego posługi, bardzo pokornej, bardzo trudnej, bardzo ciężkiej, pełnej cierpienia, tytanicznego cierpienia, rzesze wiernych z całego tak naprawdę świata przyjeżdżały, żeby zobaczyć ojca Pio, porozmawiać z nim, wyspowiadać się, poprosić o uzdrowienie. Zakonnik był słynny, słynął z tego, że potrafił spowiadać, siedzieć w konfesjonale nawet po 14, 15, 16 godzin dziennie. Długie też godziny spędzał na modlitwie, nie wypuszczał z rąk różańca. Mówił o nim, że jest to nasze największa siła, największe narzędzie walki, nasza zbroja przeciwko złemu, przeciwko demonowi. W pewnym momencie też w trakcie badań medycznych nad właśnie tym fenomenem stygmatów kapucyn dostał 2-letni zakaz z publicznego sprawowania Eucharystii oraz spowiadania wiernych. Przeżywał to oczywiście z pewnością jako duszpasterz. Natomiast wszystko pokornie przyjmował i to się działo z ręki świętego oficjum. Doktor Fest, który go badał, wydał opinię w końcu na temat jego właśnie stygmatów i stwierdził, że one są niewytłumaczalnym zjawiskiem z punktu widzenia nauki. Ojciec Pio, jak wiecie, był mistykiem, często przeżywał ekstazy, czyli takie zjednoczenie duchowe bardzo głębokie z Chrystusem, z Bogiem. Miał niezwykle intymną duchową więź z Chrystusem, którego widział. Miał wizję Pana Jezusa, miał wizję Maryi, wizję swojego anioła stróża. Wielokrotnie jego współbracia znajdowali go pobitego w swojej własnej celi po nocy, kiedy to demon atakował i rzucał się właśnie na biednego zakonnika z Pietrelciny za to, że tyle dusz zdobywał dla nieba. Ojciec Pio dostąpił również daru bilokacji. Mógł być w wielu miejscach na raz.
co potwierdzali sami ludzie, sami wierni świeccy i zakonnicy. Franciszkanin też umiłował Eucharystię, oczywiście szczególnie umiłował mszę trydencką, zwaną trydencką i różaniec święty. I tak jak wspomniałam, 23 września 1968 roku spotkał się z Bogiem. Całkiem niedawno jeden z najbardziej takich zepsutych, zdemoralizowanych aktorów Hollywood, Shia LaBeouf, nawrócił się właśnie prawdopodobnie dzięki wstawiennictwu ojca Pio, który właśnie odprawiał mszę wszechczasów do końca swojego życia. O to poprosił Rzym, żeby mimo, że zakończył się sobór w 65 roku, żeby mógł odprawiać tą mszę już do końca swojego życia. I tak też było do 68 roku, 3 lata po soborze. Mimo już zmian wprowadzanych praktycznie od 65 roku w kościele, tej rewolucji liturgicznej, która powoli już tam wkraczała z taką dumą na ołtarze katolickiej świątyni, żeby mógł właśnie ojciec Pio odprawiać tę mszę do końca swoich dni. No i Shia LaBeouf, grając ojca Pio w filmie, po prostu się nawrócił. Jeżeli to nawrócenie jest prawdziwe, będzie trwałe. Zobaczymy. Czas pokaże. 30 wiernych zebrało się w katedrze w Metz, aby odmówić różaniec w intencji zadośćuczynienia. Za konkretny grzech, za konkretny występek wierni zebrali ze sobą sztandary świętej Joanny d'Arc, świętego Michała, a powodem było to, że katedra, słuchajcie, uwaga, została wykorzystana jako boisko na mecz piłkarski. Tak, dokładnie tak słyszycie, jak mówię. Kanonik Dominik Thiry zawiadomił policję, słuchajcie, kazał usunąć modlących się ludzi, ponieważ to on udzielił zezwolenia na imprezę. Policja wyprowadziła złoczyńców, bandytów, czyli katolików modlących się o zadośćuczynienie za ten grzech na zewnątrz, spisała ich, a kanonik tej katedry był strasznie rozjuszony i pobudzony i oburzony różańcem świętym i szczególnie świętym Michałem. Na pewno nie przeszkadzali mu półnadzy szczypiorniści przy stoliku Novus Ordo, ale przeszkadzali mu katolicy, którzy wynagradzają modlitwą za ten akt profanacji. Kardynał Brukseli Joseph de Kessel oraz biskupi flamandzcy opublikowali oświadczenia na temat pastoralnej bliskości z homoseksualistami. Stworzyli coś w rodzaju spotkania modlitewnego w intencji błogosławieństw homoseksualnych związków, bo twierdzą, że homoseksualiści żyjący w zgodzie ze swoimi przekonaniami, ze swoimi wierzeniami czy zaburzeniami płci, którzy decydują się na życie w związku, zasługują na docenienie i wsparcie. Duchowni uważają to, co Kościół i Biblia określa jako tak naprawdę bluźnierstwo, grzech wołający o pomstę do nieba, bardzo ciężki grzech śmiertelny, abominacje, aberracje, zboczenie. Biskupi uważają, że to jest, cudzysłów, cytuję, źródło pokoju i współdzielonego szczęścia pomiędzy ludźmi, którzy się na to decydują. I teraz ci konkubenci, faceci odgrywający tutaj wielką miłość, którzy udają, chcą udawać małżeństwo, sakrament małżeński, a raczej je wykpiwają, szydzą z niego, wyrażają przed tak zwanym Bogiem, bo to na pewno nie jest Pan Bóg, swoje oddanie. Proszą tego Boga: daj nam siłę, abyśmy zachowali wierność względem siebie i pogłębiali nasze oddanie. Zawierzamy się Twojej bliskości i podług Twego słowa pragniemy żyć. Bardzo mnie wzruszył ten cytat, jest tak tkliwy i czułostkowy. Tym ludziom należy się prawda. Zimny prysznic o tym, gdzie są, kim są, co robią, jaki grzech popełniają, jak obrażają Boga. O tym, że się potępią, tak jak mówi święty Paweł, mężczyźni współżyjący ze sobą nie osiągną Królestwa Bożego. Im się należy prawda. Powiedziana z miłością, ale prawda. Tak, żeby oni się nawrócili, zmienili życie i uratowali swoje życie wieczne. Bo to będzie trwało wieki już. A nie poklepywanie ich po ramieniu. Czułostkowe, pluszowe, takie zmysłowe, rozseksualizowane chrześcijaństwo antykościoła nowego posoborowego. To już jest naprawdę dramat. Oczywiście opierają się o Amoris Laetitia Franciszka i jego wspaniałej antymądrości samolotowej w stylu: kimże ja jestem, by sądzić poszukującego geja? Ciekawe, że Franciszek nie podał i nie przypomniał wtedy, kiedy wypowiadał te skandaliczne słowa, że Kongregacja Nauki Wiary w 2021 roku jasno stwierdziła, że Bóg, cytuję, nie błogosławi grzechu. I że to jest grzech. Jest kilkadziesiąt cytatów w całym Piśmie Świętym dotyczącym właśnie homoseksualizmu. I za to ludzie stają przed sądami.
I kolejna informacja. Biskup Vigevano we Włoszech, słuchajcie, Maurizio Gervasoni zaprezentował nowy stół. A jakże? Nie ołtarz, a stół. I to jest w jego katedrze, ten stół. Wyglądem on przypomina, jak to napisali w mediach, zaporę przeciwczołgową. Mało tego, ta zapora przeciwczołgowa kosztowała między 1 000 000 a 2 000 000 euro. I tu możecie zobaczyć jej wygląd. Myślę, że piękno antysztuki kościoła modernistycznego, posoborowego jest pięknem przypominającym piękno lewackiej architektury i sztuki, a może i nawet tej perelowskiej, socrealistycznej. Mniej więcej ten sam poziom. Kolejna informacja. Decyzje podjęte przez synod Niemiec to, cytuję, masowa apostazja od Pisma Świętego, czyli odejście od Pisma Świętego i tradycji oraz źródeł wiary objawionych przez Boga. Powiedział, a nawet zagrzmił kardynał Walter Brandmiller. Patrząc na synod Niemiec, kardynał Brandmiller ostrzega i dostrzega też bunt człowieka przeciwko Stwórcy. I dalej cytuję, to śmiertelne skutki skosztowania owocu z zakazanego drzewa, które jego zdaniem ewidentnie doprowadzą do rozlewu krwi. Wielu biskupów, większość biskupów zapomniała o przysiędze, którą składała, zanim wyświęcono ich na biskupów. I zdaniem tegoż kardynała kara będzie wymierzona, ale przez armię proroka z Mekki. To jest cytat. Który to zrówna po prostu kościoły z ziemią. Jeszcze chciałam Was jeszcze poinformować właśnie o artykule, który bardzo nas miło zaskoczył. Dziękujemy z tego miejsca redakcji, redaktorowi też naczelnemu, dlatego że była to dla nas miła niespodzianka. Ten artykuł znaleźliśmy sami, zupełnie przypadkowo w portalu Do Rzeczy na temat właśnie naszego filmu, naszej działalności na kanale oraz przede wszystkim filmu dokumentalnego Ukryty Skarb Kościoła. Są tam informacje w tym artykule z naszego Patronite'a, gdzie tłumaczę całą motywację, cele, powody, dla którego stworzyliśmy naszą stronę. Tam wszystko znajdziecie. Opisałam to naprawdę bardzo szeroko i skrupulatnie, myślę rzetelnie. Chciałam się z Wami podzielić tak naprawdę motywami, dla których powstał ten kanał, bo to nie powstało zupełnie bez niczego, bez powodu. Natomiast jesteśmy, i to trzeba podkreślić, zdaliśmy sobie z tego sprawę, że to nie jest jakiś chwyt marketingowy, PR-owski, ale naprawdę jesteśmy pierwszym małżeństwem na świecie, które się odważyło nagrać film o mszy wszechczasów. Nie ma takiego małżeństwa. Jeżeli takie jest, proszę, dajcie mi koniecznie znać w komentarzu. Napiszcie cokolwiek na ten temat, bo ja nie znalazłam nikogo takiego do tej pory. A druga sprawa, no jesteśmy pierwszym małżeństwem w Polsce, które założyło katolicki kanał na YouTubie. I działamy oddolnie, jakby nie patrzeć, dość prężnie. Jeżeli pomożecie nam, to zdobędziemy 80 tysięcy subskrybentów z Wami w miesiąc. Ale bardzo Was proszę o to, żebyście pomogli nam dotrzeć do tej liczby, dlatego że 47% oglądających nas nie subskrybuje jeszcze kanału, o zgrozo. Dlatego bardzo Was proszę o to, żeby ta połowa ludzi, która nas ogląda, a jeszcze nie kliknęła suba, żeby to uczyniła jak najszybciej, dlatego że to nam pomaga autentycznie docierać do ludzi na całym świecie. Algorytmy nas wtedy pchają, jesteśmy silniejsi. Was to nic nie kosztuje, nam bardzo pomoże iść z tym przekazem o świętej tradycji, o nauczaniu Kościoła, o tej zdrowej, niezmutowanej właśnie nauce do ludzi, którzy poszukują, są pogubieni. Pamiętajcie, że każdy z nas był wcześniej pogubiony, zanim odkrył mszę trydencką, zanim odkrył Chrystusa właśnie w wierze katolickiej, bo takiej nas wiary nie uczono. Więc wszyscy przeżywamy bardzo bolesny rodzaj porodu do tak naprawdę Kościoła katolickiego. To jest powrót. To jest powrót do korzeni, do tego źródła, do tej krystalicznej, czystej wody nauczania doktryny ortodoksyjnej Kościoła katolickiego, która jest po prostu przecudowna, nie ma nic wspólnego z zepsutym protestantyzmem, który gdzieś tam wyziera spod dzisiejszego katolicyzmu posoborowego. Herezja jest po prostu ohydną hydrą, która niszczy umysł, której nie widać, która wsącza się w umysły ludzkie i dlatego jest tak bardzo niebezpieczna i groźna. Poczytajcie koniecznie o herezji modernizmu u Piusa X w encyklice Dominici Pascendi Gregis. Koniecznie, koniecznie podstawowa lektura dla każdego z nas. Dzisiaj każdy z nas po trosze musi być teologiem, apologetą, musi się dokształcać. Żyjemy w chorych czasach, w zamęcie. Jeżeli sami nie będziemy zdobywać wiedzy, zaleją nas wątpliwości i stracimy kompletnie wiarę. Wiara się nosi w glinianym naczyniu.
I to od nas zależy, czy ją utrzymamy, od naszej ciężkiej pracy i współpracy z łaską Bożą. Bez łaski Bożej nic nie zrobimy oczywiście. Nic. Ale my musimy brać udział poprzez naszą pracę, dobrą wolę, nasz rozum w właśnie współpracy z łaską Bożą. Ja się już z Wami żegnam. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Proszę Was o komentarze, o subskrypcję, o to, żeby ta liczba 47%, która się pojawia na naszych statystykach, zmalała w ciągu miesiąca do przynajmniej 15%. Jeżeli nas oglądacie, cenicie, kliknijcie chociaż ten subskrybuj. To będzie naprawdę dla nas informacja bardzo mocna, silna, silny znak i sygnał, że nas cenicie. Pozdrawiam Was. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Z Panem Bogiem.